tą chwilę trzeba uwiecznić. Zgadnijcie, co to jest. To jest to kiełbasa w plenerze. I zupa z ogniska. Płata to jest takie coś, że na przykład... Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witamy was serdecznie. Jak widzicie, zima na mnie jest straszna. I będziemy dzisiaj kontynuować poszukiwania w miejscu, gdzie wystąpiły zrzuty z okresu II wojny światowej. Zostańcie do końca z nami. Mam nadzieję, że coś fajnego wyjdzie, jak i ostatnim razem. Jeżeli chcecie zobaczyć nasz poprzedni filmik, oczywiście u góry link. Zapraszamy. Mina już walczy z pierwszym sygnałem na skraju rzeki. Zaraz zobaczymy, co tam ta ziemia kryje. Jest. Wzbudzasz emocje tym tak. Pyrkaniem. Wiesz, miejsce ciekawe, to i wyobraźnia rośnie. Masz to. Weź mi, nie stresuj. To jeszcze pozytywny stres jest. No co jest? Chodź tu, łopatko moja. Kawałek jakiegoś żywactwa. Odłamek jakiś. Jest i łuska. Była wojna, to i muszą być łuski. Natomiast ze zbitą spłonką, prawdopodobnie od Mosina. Zobacz, kochanie, łuskę znalazłem tutaj. Warto się tu pokręcić. Znak, że tu byli. Byli, na pewno byli. Byli. Tą chwilę trzeba uwiecznić. Zgadnijcie, co to jest. Ja wiem. Wiesz, Ewelinka? A państwo wiedzą, którzy nas oglądają. Pół nieśmiertelnika. Z tej strony jest czysty. Bez jakikolwiek bić. No i z tej też. Szkoda, bo tak naprawdę nie wiem, czy był czysty, czy druga strona też była czysta. Ktoś musiał przełamać i wyrzucić ten nieśmiertelnik. Natomiast nie ma żadnych jakichś bić tutaj, żeby zidentyfikować, czyjego to żołnierza był nieśmiertelnik. Chyba, że to jest nieśmiertelnik synkowy i jest tak żart, że no nie widać żadnych napisów. Szkoda, no ale jest. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu, w odpowiednim czasie. Czysty. Spójrzcie teraz na te drzewo. Wyobraźcie sobie, że na tej wysokości jest zakopany skarb. I idzie sobie detektorysta tutaj od góry i chce znaleźć taki skarb. Zobaczcie, nie ma szans, żebyśmy wykrywaczami taki skarb w takich korzeniach znaleźli na takiej głębokości. Korzenie powiły się. Zrobiły pętle, przez co sygnał od wykrywacza jest słaby. Także idąc górą tutaj nie ma szans, żeby znaleźć skarb na takim stoczku. Co masz? Łyżeczki kawałek. Łyżeczki? Ma jakieś wzorki. W ogóle taka... A, no, ale dziwne. Wzorki czy sygnatury? Jakieś. Ale ząb czasu ją mocno, widzę ten. Ząbki, Boże. Wzorki ma. Pokaż. Jakaś taka dziwna. A może to od noża? Bo tak bardziej by pasowało. Tak jakby był łamany ten. No jest łamany na pewno, tylko ale raczej nie... od noża to jest. Od noża. Pyk, pyk i jest, no. Trzeba się cieszyć, nie? Przechuchnąć na szczęście. Raz. Jest podkowa, to i będzie szczęście. Oby nam sprzyjało. Łąki ciężkie, bo jest i gliniocha. No ale nikt nie powiedział, że będzie lekko, prawda?
Niestety. No przed chwilą piszczał mi tutaj. Szukaj. A nie będę się bawić w glinie, bo... No masz to. Co to za maleństwo? Zaraz miałem całe ręce mokre. Niestety, zimowe poszukiwania to też poświęcenia. A weź zobacz ty. Masz takie robocze rękawiczki. Bo to nie to. To. To? Tak. To ja tu nic nie widzę. Weź. Nie, serio? Gdzieś spadło. Tu gdzieś jest. A nie odpuszczę tego. Może i być małe, ale... Widzisz? Dobrze, że nie odpuściłam. Moneta? Nie. Nie, to folia aluminiowa. Co ty? No, kawałek folii aluminiowej. Tam. O, proszę. Prawie moneta. Ale nie można się poddawać, bo każdy sygnał może być na wagę złota. Tak jest. Jeszcze nie tym razem, ale... Ale. Spójrzcie na to, jaką skromną klamerkę znalazłem. Od takie maleństwo, od jakiejś szarfy, płaszcza, sukienki, cholera wie od czego, bo to raczej militarna nie jest, ale gdzieś około 8 cm szerokości. Takie cudeńko malutkie. Przy ostatnim wyjściu ja znalazłem harmonikę, teraz Ewelinka ma to szczęście, troszkę inna, ale jest. Drewno ma tu. Drewniane, no inna, ale zobacz, uchowało się jeszcze drewno w tej harmonijce. I zobacz, co odgarnęłam, lekko podkopałam. Wszystko tu leży płciutko, także jak jeszcze po innych poszukiwaczach coś uda nam się znaleźć, no to tylko się cieszyć. Ja już się cieszę. No. Także, ale z rzepcem nie widziałem jeszcze. Jadę dalej. Tylko delikatnie, nie popsuj. No. Także gratuluję. Dzięki. Kolejne wykopane przez nas przedmioty potwierdzają fakt, że były tu prowadzone jakieś działania związane z II wojną światową. Szukamy dalszych tropów. Wyskoczył z ziemi fragment oto takiej tubki od jakiejś tam maści. Ewelinka też ma. No, tylko u mnie jest czytelna. Dunkelbraun. Dunkelbraun. 212. Maść na ból. Dunkelbraun. Faktycznie czytelna, nie? Aha, a twoja? Moja nieczytelna, zobacz. Znaczy, no nieczytelna jest, nie? Ale jesteśmy cały czas w dobrym miejscu. Tak jest. Prawie mnie celnęła Ewelinka. Spójrzcie, jakie mamy piękne tereny. Jeszcze tak niedawno jeździliśmy tą drogą, tym mostem rowerami. Mostek przecina rzekę, a natura pozwala nam się delektować takimi oto widokami. Łańcuszek. I to jaki? Kompletny. Nie byle jaki. Nie byle jaki. Prawie złoty, kochanie, prawda? Prawie. Jeszcze mogę czerpać przyjemność schodzenia po lesie. Przyjdzie wiosna, będzie gorzej. Za skrońce żmije i inne dziwadła. Dokładnie. Ktoś zostawił z pracowników leśnych. Ewelinka znalazła współczesny łańcuszek, a zobaczcie, jakiś pokręcony łańcuszek z elementami mocowania. Ale to już bardziej ten okres przedwojenny jest. Zaplatany. Zawijany. No patrzę. Zobacz. Spójrz. Pokaż naszym widzom jeszcze. I jedziemy chyba już ognisko sobie rozpalić, bo ja trochę przygłodniałem. No mi też w brzuszku burczy. Ja myślałem, że to dziki w lesie uciekają przed nami. Do ogniska jesteśmy przygotowani.
Leninka, główny operator tego kominka, który zaraz tutaj będzie kopcił się i będziemy smażyć kiełbaski. Natomiast Ewelinka nie chciała kiełbaski, bo jestem na diecie. Mam swoją dietetyczną zupkę. Zamieszamy Ewelinki zupkę. Zobaczcie, taką sobie ugotowała. To jest, jak to, ja to nazywam, węgierska zupka, bo jest i pieczarka, i mięsko, i trochę warzywek. A za chwilę ja swoją węgierską kiełbachę będę przysmażał na ognisku. Węgierską. Kuchenka gazowa nam słabo grzeje, to trzeba... No za mocny wiatr jest. To można przypiekać zupkę węgierską nad ogniem. Może i przy okazji też kiełbachę podsmażać. To niech się wypali ten świerk, bo będę miał... Świerkową kiełbachę. Świerkową kiełbasę. A to jest zwyczajna... Swojska. Swojska, najlepsza. To je to kiełbasa w plenerze. I zupa z ogniska. I zupa z ogniska. Smacznego. Smacznego. Co znalazłaś? 5 groszy. Przy posiłku, jest ławeczka, coś. Ktoś co palił kiełbasę i... Pięć groszy. Ty to masz szczęście. I tak spojrzałam się tam. Po łyku kawki i do domu. Pojedli, popili. To do domu. Za chwilę pojedziemy na zakupy, bo dzisiaj dzień wypłaty, to i dzień zakupów. Aż się boję. Hania, a co to znaczy wypłata? Wypłata to jest takie coś, że na przykład ktoś idzie do bankomatu wypłacić pieniądze drugie i tam dużo pieniędzy i tam przekazuje, tam wkłada się kartę i przekazuje się do innych ludzi. Czyli to jest wypłata, tak? A z tej wypłaty ty też masz pieniążki, czy tylko ci inni ludzie? Też my. Też masz? A ile zarobiłaś w tym miesiącu? Nie liczyłam. Nie liczyłaś? Ale dużo czy mało? Mam dużo. A co sobie kupisz za tą wypłatę? Nie mam planów. Nie masz planów? A nowy wykrywacz? Takiego. Pinpointer? Lizaki? Czekoladę? No to też nie wiem. Czekoladę i ciastka to ty masz. Tak? Tak. A ja mogę sobie kupić trochę słodyczy i mogę sobie schować na tydzień. Słodyczy? Tak. Mam pełno kasy, więc co dzień nie będę chodziła. Albo kupić sobie jakiś rzecz na rok, na zakończenie roku szkolnego. Ale na rok szkolnego to sobie zachowam te zeszyty i będę aż do czwartej klasy. Ja. Dziękuję wszystkim, że nas oglądają i nas wspierają. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.